Witamy w Narodowym Centrum Edukacji Żywieniowej. Znajdziecie tu Państwo wiarygodne i praktyczne informacje na temat żywności i żywienia. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia cyklu wywiadów, w których doświadczeni naukowcy, lekarze i dietetycy z Instytutu Żywności i Żywienia dzielą się z Państwem swoją wiedzą w zakresie żywienia ludzi zdrowych i chorych. Biegunka to dolegliwość, z którą chyba każdy z nas miał kiedyś z różnych powodów do czynienia. Proszę powiedzieć, czym jest biegunka z medycznego punktu widzenia? Biegunkę u osób dorosłych rozpoznajemy wtedy, kiedy pacjent oddaje płynne lub półpłynne stolce więcej niż 3 razy na dobę i te stolce mają objętość większą niż 200 gramów. Najczęściej występuje biegunka ostra, czyli taka, która trwa do 14 dni. O biegunce przewlekłej mówimy wtedy, kiedy trwa ona powyżej miesiąca. Mhm. Jakie są przyczyny ostrej biegunki? Najczęściej dochodzi do zatruć pokarmowych. Zarażamy się bakteriami lub wirusami, które powodują biegunkę. Możemy też spożyć pokarmy, w których są toksyny bakteryjne, które także powodują zwiększoną perystaltykę jelit, zwiększone przechodzenie wody do światła jelita i wtedy powstaje biegunka. A jeśli chodzi o jakieś... Czy biegunka może być też efektem jakichś innych chorób, które się w organizmie toczą? Oczywiście. Może być na przykład występować przy alergiach. Często dochodzi do biegunki w trakcie terapii, na przykład antybiotykami. Zazwyczaj antybiotyki wywołują biegunkę poprzez destabilizację flory jelitowej, flory jelita grubego. A co z czynnikami psychologicznymi? Bo też często się mówi, że z powodu stresu można zarówno w jedną, jak i w drugą stronę mieć te jelitowe dolegliwości. Rzeczywiście. U niektórych osób stres wywołuje przyspieszenie perystaltyki jelitowej, co daje biegunkę. Występuje także dość często zespół jelita drażliwego w postaci biegunkowej lub zaparciowo-biegunkowej. Mówimy o tej chorobie wówczas, kiedy nie wiemy, jakby nie mamy żadnej uchwytnej przyczyny organicznej dla występowania biegunki, a ta biegunka często właśnie nasila się wtedy, kiedy pacjent jest poddany stresowi. Mhm. Proszę teraz powiedzieć, co należy zrobić, kiedy biegunka już się pojawi, jak z nią walczyć? Powinniśmy pamiętać o tym, żeby prawidłowo nawadniać pacjenta z ostrą biegunką. Powinniśmy zalecać wypijanie około 50 ml na kilogram masy ciała w ciągu 3-4 pierwszych godzin. Na każdy luźny stolec biegunkowy dodatkowo należy wypijać około 300-700 ml płynów. Jeśli pacjent wymiotuje, to powinniśmy zalecać wypijanie 150-350 ml płynów dodatkowo na każdy epizod wymiotów. A co by pani doktor poleciła do picia właśnie w biegunce? Powinniśmy posiłkować się takimi preparatami wieloelektrolitowymi naprawdę, które są dostępne często w aptece. To są takie proszki, które można kupić bez recepty. Rozpuszcza się je w odpowiedniej ilości wody i wypija się zgodnie tam z zaleceniami odpowiednią ilość. W ciągu pierwszych dni warto uzupełniać te elektrolity w ten sposób, ponieważ taka nasilona ewakuacja wody z organizmu łączy się także z utratą elektrolitów. Czyli musimy je uzupełniać, żeby nie dochodziło do objawów zaburzeń elektrolitowych. Skoro jesteśmy już przy nawadnianiu i wodzie, to muszę jeszcze zapytać o takie pojęcie, które się wiąże z biegunką – przerwa wodna. Co to znaczy? Przerwa wodna to jest okres pierwszych 3-4 godzin od początku objawów ostrej biegunki, kiedy podajemy właśnie wodę i płyny wieloelektrolitowe do picia. Po tym czasie uważa się, że można już wdrażać dietę
łatwostrawną czy też klejkową do żywienia, ponieważ wiadomo, że dodanie posiłku czy też pokarmów półpłynnych, stałych przyspiesza regenerację jelit. Skoro Pani już zaczęła mówić o jedzeniu, to co jeść w biegunce? No, należy stosować dietę łatwostrawną. Unikać może w pierwszych godzinach i dniach mleka, surowego mleka. Natomiast można już stosować jogurty, które zazwyczaj mają florę probiotyczną w sobie zawartą. Można stosować zupy z dodatkiem gotowanych warzyw, gotowane mięso, ziemniaki, kisiele w tych pierwszych godzinach i może nawet pierwszych dwóch, trzech dniach, a potem należy stosować już taką dietę, którą pacjent stosował przed biegunką. Chciałbym też się dowiedzieć, jak niebezpieczna jest potencjalnie biegunka dla stanu zdrowia pacjenta. Jakie mogą być jej konsekwencje? No, przede wszystkim boimy się odwodnienia, czyli stanu, kiedy dochodzi do zbyt małej objętości płynów w naszym organizmie. No, dochodzić może w związku z tym do wielu powikłań. Między innymi zwiększone jest ryzyko np. udaru mózgu u osób odwodnionych, czy w związku z odwodnieniem i dyselektrolitemią może dochodzić do zaburzenia rytmu serca, do skurczów mięśniowych. Przy dyselektrolitemii może też dochodzić do zaburzeń świadomości. A proszę powiedzieć, jakie objawy powinny nas zaniepokoić na tyle, żeby skierować takiego cierpiącego na biegunkę do lekarza, czy wręcz do szpitala? Silne bóle brzucha, nieustępujące przez pierwsze godziny biegunki ostrej, czy też poczucie znacznego osłabienia, zaburzenia świadomości właśnie, bardzo wysoka gorączka towarzysząca biegunce. U osób, które są obciążone internistycznie, musimy mieć wzmożoną czujność, bo u takich pacjentów szybciej może dochodzić do niebezpiecznych zaburzeń towarzyszących biegunce, na przykład u osób z niewydolnością serca, czy u osób stosujących diuretyki, u osób starszych, leżących. Musimy mieć taką wzmożoną czujność i wcześniej skierować pacjenta do lekarza czy do szpitala, bo może jakby taki pacjent wymagać suplementacji płynów drogą dożylną. Czasami też no, należy obserwować u niektórych oprócz ilości stolców diurezę, która świadczy o wydolności nerek. Odwodnienie bowiem może prowadzić także do niewydolności nerek. Wiele osób, które cierpią na biegunkę, zwłaszcza tą ostrą, może się powstrzymywać przed jedzeniem, no z obawy, że zaraz będą musiały biec do toalety. Czy należy się powstrzymywać z jedzeniem w biegunce? Jeśli spożycie pokarmu wywołuje dodatkowo nasilenie objawów, to tak, oczywiście. Trzeba pamiętać o tym, żeby się nawadniać tym płynem wieloelektrolitowym i wodą. Natomiast należy odwlec decyzję o wprowadzeniu pokarmów o godzinę, dwie, trzy, ale myślę, że nie więcej. Pani doktor, osoba, która cierpi na biegunkę, jaką postawę ciała, jaką aktywność fizyczną powinna wykonywać, przyjmować? Przy ostrej biegunce z pewnością należy unikać wysokiej aktywności fizycznej. Powinien pacjent spokojnie przebywać w domu, wypijać odpowiednią ilość płynów. Jeśli przez dłuższy czas przebywa w pozycji leżącej, to pionizacja powinna przebiegać stopniowo, czyli najpierw trzeba usiąść w łóżku ze spuszczonymi nogami. Jeśli się pacjentowi nie kręci w głowie, to może iść do toalety. Natomiast trzeba pamiętać też o tym, że jeśli pacjent przebywa w wysokich temperaturach, na przykład w lecie, to należy dodatkowo jeszcze spożywać więcej płynów i bardziej właśnie uważać na to, czy ta pionizacja przebiega w sposób bezpieczny. Warto też poprosić
inne osoby o pomoc, jeśli ta właśnie chodzenie, pianizacja sprawia jakieś kłopoty. A czy są jakieś ogólne zalecenia, co możemy zrobić, żeby no, zapobiec wystąpieniu biegunki? Jeśli mówimy o biegunce infekcyjnej, to oczywiście należy spożywać produkty świeże. Należy pamiętać o tym, żeby unikać stosowania i spożywania surowych jaj. Powinniśmy unikać zbiorowisk, zwłaszcza dzieci. Najczęściej dzieci mają na przykład rotawirusową biegunkę, która jest zakaźna i łatwo się przenosi zakażenie między poszczególnymi osobami. Wtedy należy unikać zbiorowisk, gdzie panuje wirus wywołujący biegunkę, czy też bakteria. Powinniśmy też pamiętać o częstym myciu rąk i produktów przed spożyciem. A jeśli chodzi o biegunkę przewlekłą, to jest jakiś sposób, żeby zminimalizować ryzyko pojawienia się? Biegunka przewlekła zazwyczaj ma podłoże jednak, powiedzmy to, organiczne lub też jest spowodowana zespołem jelita nadwrażliwego. I u tych pacjentów zalecałabym jednak zgłaszanie się do lekarza z tym problemem i leczenie biegunki powinno być skorelowane z jej przyczyną. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.